Dobry. Jest lato 1941 roku. Jesteśmy w salonie Jana i Antoniny Żabińskich, w willi zwanej Domem pod Zwariowaną Gwiazdą. Dom ten znajduje się na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. A oto rodzina Żabińskich. Jan, przedwojenny dyrektor zoo. Antonina, pisarka. Ryszard, ich syn. I jeszcze pewien wysoko postawiony oficer niemiecki, ale o nim za chwilę. Jan i Antonina poznali się w latach 20. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jan, zoolog, prowadził tam badania i zajęcia dla studentów. Antonina pracowała jako archiwistka. W 1929 roku Jan objął stanowisko dyrektora ogrodu, a Antonina stała się jego najbliższą współpracowniczką. Przejęła opiekę nad chorymi lub osieroconymi osobnikami. Przygody swoich podopiecznych spisała w kilku bardzo popularnych książkach dla dzieci i młodzieży. Szczególnie bliskie stały jej się osierocone rysiątka, które udało jej się uratować. Kiedy w 1932 roku przychodzi na świat syn Żabińskich, otrzymuje imię Ryszard. Dzięki pracy Żabińskich warszawskie zoo już przed II wojną światową stało się nowoczesną placówką chroniącą rzadkie i zagrożone wymarciem gatunki zwierząt. Było także jednym z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców miasta. Jednak bombardowanie Warszawy we wrześniu 1939 roku niszczy ogród i zabija wiele zwierząt. Te, które przeżyły, zostały zastrzelone lub wywiezione na teren Rzeszy. Bez zwierząt zoo przestaje istnieć. Żabińscy starają się jednak za wszelką cenę pozostać w domu, w ich ukochanym ogrodzie, by ratować, co pozostało. Walczą też o utrzymanie miejsc pracy dla personelu. Dlatego na terenie zoo powstaje tuczarnia świń, ogrody działkowe, ferma lisów. Ogród, żeby przetrwać, musi być użyteczny dla Niemców. Trwa okupacja. Żydzi zamykani są w getcie w nieludzkich warunkach. Wśród nich są przedwojenni znajomi Żabińskich i chociaż za pomoc lub ukrywanie Żydów grozi śmierć, Jan i Antonina pomagają jak mogą. Ich dom staje się kryjówką i schronieniem. Ocaleni nazywają go azylem. Zorganizowanie kryjówki nie było łatwe. Można nawet powiedzieć, że azyl funkcjonował na zasadzie najciemniej pod latarnią. Dom Żabińskich znajdował się w miejscu, gdzie ciągle obecni byli żołnierze niemieccy. Miał wielkie okna. Posłuchajcie, jak opisał to Jan. W naszej willi nie było żadnej skrytki. Na domiar złego dom nasz był położony w pobliżu składów niemieckich, gdzie ustawicznie odbywały się kradzieże i następujące po nich dochodzenia i rewizje. Kończyło się zwykle na przykrych wizytach Niemców. Nie było bezpiecznie, ale za to panował nastrój beztroski. W razie niebezpieczeństwa Antonina grała na pianinie umówioną melodię z operetki Piękna Helena Offenbacha. Na ten znak wszyscy wiedzieli, że muszą się ukryć. Ciekawa jestem, czy też po wojnie, kiedy pójdę na tę operetkę, wytrzymam spokojnie na widowni. Zastanawiała się ukrywająca się u Żabińskich rzeźbiarka Magdalena Gross. Gdy w domu zjawiał się ktoś niewtajemniczony, chowała się na strychu, w łazience lub w ściennej szafie. Żabińscy nazywali ją szpakiem. Według Antoniny gwizdała jak szpak na swoją ciężką sytuację. Po zamknięciu getta Gross zdecydowała się zostać po stronie aryjskiej. Była więc w ciągłym niebezpieczeństwie. W końcu znalazła schronienie u Żabińskich, z którymi znała się od lat. Przed wojną jej rzeźby zwierząt zdobywały nagrody na międzynarodowych wystawach. Zainteresowania artystyczne sprawiły, że dużo czasu spędzała w zoo. Z Janem konsultowała szczegóły anatomiczne swoich rzeźb. Zaprzyjaźniła się z Żabińskimi. Była również rozpoznawana i lubiana przez opiekunów zwierząt.
Niestety w czasie wojny jej sława stała się śmiertelnym zagrożeniem. Rozpoznał ją jeden z dawnych pracowników zoo, a to oznaczało, że musiała pożegnać przyjaciół i znaleźć kryjówkę gdzie indziej. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do salonu. Pamiętacie, co się tu dzieje? Jest lato 1941 roku, a do domu Żabińskich bez zapowiedzi wchodzi oficer niemiecki. To Ziegler, kierownik Urzędu Pracy dla warszawskiego getta, instytucji współodpowiedzialnej za panujące tam nieludzkie warunki i głód. Okazało się jednak, że oficer interesował się owadami. Żabińscy mieli niezwykłą kolekcję. 800 oszklonych gablot pełnych chrząszczy, które przekazał im na przechowanie przed przeniesieniem do getta wybitny entomolog Szymon Tenenbaum. Ziegler poprosił o pokazanie kolekcji. Kiedy skończył oglądać owady, Jan postanowił wykorzystać sytuację. Znalazł pretekst, by pojechać z nim do Urzędu Pracy Arbeitsamtu, znajdującego się w budynku z wyjściami na dwie strony, getta i aryjską. Na miejscu Jan zadbał o to, by widziano go z Zieglerem, po to, by później, bez wzbudzania podejrzeń, wyprowadzać przez budynek znajomych. Właśnie tą drogą wydostał z getta Eleonorę Tenenbaum, wdowę po profesorze, który umarł z wycieńczenia. Eleonora ukrywała się u Żabińskich wiele tygodni do czasu znalezienia następnej kryjówki. W zgranym zespole, jaki stanowili Żabińscy, każdy miał swoją rolę. Jan organizował ucieczki z getta, załatwiał fałszywe dokumenty, szukał bezpiecznych mieszkań. Antonina troszczyła się o życie codzienne i przetrwanie rodziny i gości, których karmiła, ukrywała i podtrzymywała na duchu. Posłuchajcie jednego ze wspomnień Antoniny. Przeobraziłam się w prawdziwą wiejską gosposię, która robi zapasy na zimę i konserwuje w wekach zestrzeliwane dla rozrywki przez Niemców wrony i gawrony. Skąd też ta Tola zdobyła kuropatwy? Bez drgnienia powiek komponowałam jakąś historyjkę. Po co psuć apetyt gwoli zoologicznej ścisłości? No i pamiętam, że otworzyła drzwi pani Antonina. Ja jako dzieciak zaraz, momentalnie zrozumiałem, że ta pani jest aniołem, że ona nas uratuje. Taka intuicja. No i tak było. W listopadzie 1943 roku, już po upadku powstania w getcie, zjawili się w willi Königsweinowie. Były słynny bokser, jego żona Regina i dwójka dzieci nie mieli gdzie się podziać. Skończyły im się pieniądze na opłacanie innej kryjówki, a ich wygląd od razu wskazywał na pochodzenie żydowskie. Nawet krótki spacer ulicą mógł się dla nich skończyć aresztowaniem. W willi w tym czasie przybywało wiele osób niewtajemniczonych, więc Königsweinowie najpierw ukrywali się w podziemnych korytarzach koło starej lwiarni, potem w piwnicy domu i na piętrze. Kiedy po miesiącu znaleziono dla rodziny bezpieczniejszą kryjówkę, Antonina postanowiła przefarbować gościom włosy na blond, żeby bezpieczniej dotarli do celu. Bo Żydzi to albo czarni, albo rudzi. A Nordzi i Słowianie to blondyni. No ale ile tarła nasze głowy, nie wyszło blond, wyszło czerwone. To Rysie krzyknął, mamo, coś ty zrobiła, wyszły wiewiórki. Wiewiórki trzeba było ostrzyc. Ale cała rodzina przeżyła wojnę. Königsweinowie byli ostatnimi ukrywanymi. W czerwcu 1944 roku na świat przyszła córka Żabińskich, Teresa. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, Jan, żołnierz AK, stanął do walki. Ciężko ranny w 8 dniu powstania został więźniem obozów jenieckich. Do Warszawy i do domu wrócił dopiero po wyzwoleniu. Antonina wraz z dziećmi uciekła na prowincję. Wróciła do zniszczonego domu na początku 1945 roku. Ogród zoologiczny został ponownie otwarty w 1949 roku. Stanowisko dyrektora znów powierzono Janowi, jednak Żabiński zrezygnował już po roku kierowania placówką w realiach nowego systemu.
Bez wchodzenia w układy z komunistyczną władzą poświęcił się pracy naukowej i edukacyjnej. Przez cały okres wojny Jan i Antonina Żabińscy pomagali i udzielali schronienia Żydom. Niekiedy w domu i w zabudowaniach ogrodu przebywało jednocześnie kilkanaście osób. Jan Żabiński tłumaczył. Wiele razy pragnąłem analizować przyczyny niechęci do Żydów i nie znalazłem innych poza sztucznie utworzonymi. Jest mi całkowicie obojętne, czy mam do czynienia z Duńczykiem, Żydem czy Anglikiem. To przeświadczenie pogłębiłem w ciągu całego swego życia. Cechę tę uważam za właściwą każdemu przyzwoitemu człowiekowi. Jan i Antonina Żabińscy ratowali dziesiątki ludzi z narażeniem własnego życia. Jak myślicie, dlaczego? Podobno dlatego, że tak trzeba było, bo tak postępują ludzie przyzwoici.